Mamma mia, bo nie znacie oryginalnego przepisu. Ciao a tutti, buongiorno, mam nadzieję, że wszystko w porządku u was, jesteście zdrowi i gotowi na nowy odcinek. Jeżeli tak, lecimy z nim. A dzisiaj weźmiemy pod lupę ponownie przepis na carbonare z kanału Kocham Gotować. Będę z wami bardzo szczery, już raz obejrzałem ten film. Niestety będę musiał drugi raz obejrzeć, ale co nie zrobi się dla was? Koniec gadania, lecimy z nim. A jeżeli chodzi o carbonare, to powiem wam, że ten przepis tak mi się przemykał przez jakiś czas w głowie, bo kiedy pracowałem w Liverpoolu, miałem takiego kucharza, który przyjechał do mnie z Włoch. I on właśnie, my robiliśmy carbonare na śmietance, tak jak to się robi w Anglii, żeby nikogo nie zatruć, żeby nikt... Nie zatruć? Nie dlatego robicie, żeby kogoś nie zatruć, mamma mia. Tylko dlatego, bo nie znacie oryginalnego przepisu, mój drogi. Pozwól się sprostować. Nie poczuł się źle. No i oczywiście ciężko się robi taką carbonarę z jajek, dlatego Anglicy wymyślili, że dadzą tam... No sorry, ciężko się robi carbonarę z jajek, jak nie znasz przepisu, no to oczywiście masz problem ze zrobieniem carbonary. I to zagotują i jest coś podobnego. No i ten Włoch, jak to zobaczył, to w ogóle zaczął płakać i przedstawił mi całą historię tej carbonary. On mówił, że Włosi, którzy pojechali do Belgii tylko po to, żeby pracować tam na kopalni. Tu uważajcie bardzo uważnie. Ten chłopak kłamie. Bardzo łatwo wpaść, a kłamstwo ma krótkie nogi. I wymyślili taki przepis, bo nie było tam kobiet obok nich, byli głodni, oni mieli bardzo dużo, tracili bardzo dużo energii, więc wymyślili sobie taki przepis carbonare. Mamma mia! Naprawdę, już drugi raz to słucham i nie mogę posiąść z podziwu twojego kłamstwa, chłopie! Żaden Włoch by tak nie powiedział, że do Belgii wyjechali i tam wymyślili ten przepis. Carbonara została wymyślona po II wojnie światowej, w Rzymie, mój drogi, w Rzymie, tak, dokładnie, w Rzymie, dokładniej w dzielnicy Lazio. Łatwo można ciebie zweryfikować i twoje Andersonowe bajeczki. No bo wiadomo, makaron jest suchy, się nie zepsuje. To byli sami faceci, czyli oni też nie dbali o jakąś świeżość tego wszystkiego. Boczek albo podgardle wędzone mieli, to też ma długą datę przydatności do spożycia. Jajka, każdy ma w domu jajka, no i parmezan, to już każdy Włoch chodzi z parmezaną, z kostką parmezanu przy sobie. Tak więc wymyślili takie danie. I powiem wam szczerze, że coś w tym musi być, bo ja też wychowałem się na Śląsku. Chłopie, carbonare nie z parmezanem się robi. Do carbonare używa się pecorino romano. Capisco? I u mnie na Śląsku na przykład taką typową śląską zupą jest wodzionka. To jest trochę z poczku, musi być. Ja też nie chapałem się na Śląsku. Woda i to wszystko. Tak więc ten przepis jest bardzo, bardzo podobny do właśnie do wodzionki. To mi się kojarzy właśnie z wodzionką, bo ten sos też jest robiony na wodzie z makaronu. Mam nadzieję, dobra, że nie będziesz chciał dodać czosnku do tak carbonary. Więc chcecie zobaczyć, jak przygotować taki fajny, szybki makaron? To zapraszam. Na samym początku musimy sobie ugotować makaron. O, bo to zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu. Możecie sobie w ogóle wodę ugotować wcześniej, tak jak ja w czajniku, albo jeżeli macie troszeczkę więcej czasu, to po prostu wrzucacie, gotujecie, czekacie i wtedy jak już się... Carbonara jest na tyle wdzięcznym daniem, mój chłopie, że możesz wszystkie składniki jednocześnie przyrządzać. Zobaczcie, ile on powinien być gotowany, żeby był al dente. Widać, mam nadzieję. Nie musisz gotować makaronu 9 minut, 8 minut. Wystarczy 7, 2 minuty przed końcem ugotowania. Dodajesz go na patelni i na patelni gotujesz razem z guanciale. Nam zagotuje, woda to wrzucamy. Co to za mały garnek, chłopie? Oczywiście używamy dużo większego garnku, mamma mia. Żeby makaron był słony. Później nie musicie dodawać aż tak dużo soli na samym końcu. Tak więc nie dodajemy soli. Nie dodajemy soli. Że ugotowanie makaronu tutaj zajmuje najwięcej czasu.
bo około 8-9 minut taki makaron spaghetti się gotuje. A my w tym czasie możemy sobie przygotować podstawę sosu carbonara. Tutaj do carbonary używamy guanciale. Pancetta jest zamiennikiem, mój drogi. Ty jesteś kucharzem, Pokrojoną. Jest ona dość droga, ale możecie użyć oczywiście zwykłego wędzonego boczku za 15 zł. Co jeszcze robimy do tego? Żeby nadać troszeczkę Dlaczego smaku, czosnku? Możemy dać trochę czosnku do tej naszej carbonary, ale nie za dużo. Jeden ząbek czosnku wrzucimy, tak, oczywiście go za chwilę sobie go wyciągniemy. Teraz czekamy, aż boczek się wytopi, no i niech ten czosnek odda fantastyczne smaki do naszej carbonary. W międzyczasie, jak to tutaj się robi, to przygotujemy sobie sos. Zobaczcie, jakie to jest proste. Wbijamy jedno całe jajko i jedno żółtko. Tak więc białko nam tutaj nie będzie potrzebne. Dzięki temu będziemy mieli taką fajną, kremową konsystencję. Bardzo łatwe do zapamiętania. Jeżeli, dajmy na to, użyjesz 100 g makaronu, to potrzebujesz jednego całego jajka i jedno żółtko. Jeżeli masz 200 g makaronu, potrzebujesz 2 żółtka i jedno całe. Lub na odwrót, 2 całe i jedno żółtko. Nie słuchajcie go. Dokładnie na jedną porcję, na jeden makaron dla jednej osoby. Dodajemy też parmezan. Ta kostka ma 40 gramów. Nie żałujemy seru. Ale trochę zostawiam sobie oczywiście na sam koniec, żeby posypać nasz makaron. Tak więc to dajemy 40 tutaj. Gram, to musi być... O mamo, mieszamy. Jedyna. Mieszamy to wszystko razem. I to będzie, z tego właśnie nam powstanie taka kremowa konsystencja carbonary. Genialna sprawa. Do tego dodajemy dość na dużo pewno, czarnego pieprzu. Jeszcze umiał zrobić. Bo jak wiadomo, ten czarny pieprz jest symbolem węgla. Okay. Szczyptę soli, tylko nie za dużo. Soli nie dojadajemy, tak, ile razy mam mówić. Boczek jest słony, parmezan jest słony. Delikatnie, dziękuję, do widzenia. O. I to zostawiamy sobie z boku. Widzę, że lubisz. W tym momencie tylko czekamy na nasz boczek. Niech nam się jeszcze lekko zarumieni. No i oczywiście na nasz makaron. Makaron mamy już ugotowany. To już mogę powiedzieć wam, chłopaki, dziewczyny, że ten makaron jest kleisty. Nie taki, jak powinien być. Zobaczcie, ile wody on tam dał. Ledwo, ledwo dodał wody. Makaron wystaje. Jak tak można zbezcześcić makaron? Come fai? Come fai? A poza tym na za dużym ogniu smażył pancettę. Musimy na bardzo malutkim ogniu wysmażać, żeby bardziej był zrumieniony i ten tłuszcz się wytopił, bo on jest potrzebny do naszego sosu. Więc w tym momencie to jest naprawdę szybka piłka. Słuchajcie, co robimy? Wrzucamy makaron tutaj, na naszą patelnię. O, cały oczywiście. Druga poprawna rzecz. Tak, to ściągamy z ognia. To już jest wyłączone. Jeszcze tylko trochę makaronu zostało tutaj. O, popatrzcie, to jest tylko 100 gramów, to jest naprawdę mało. I co robimy? Do naszej carbonary dodajemy wodę, odrobinę tej wody, w której się gotował makaron. Odrobinę. Bo tutaj została skrobia. Matko jedyna. Kubkiem trzeba by było wyciągnąć, chłopie. Kremową konsystencję. Tak, tak gdzieś, żeby lekko ten makaron pływał w tym wszystkim. Masz tylko jeden plusik. Względem Pascala. Nie odcedziłeś makaronu, ale i tak źle go przygotowałeś. O, i teraz bez żadnej spiny dodajemy jajka, tą naszą masę, którą zrobiliśmy z jajek. O, i szybko mieszamy. Popatrzcie, tak to się robi. Jeżeli byśmy nie dodali tej wody, o, popatrzcie, widzicie? Jak chcecie zobaczyć, jak to się robi, to udostępniam, nie wiem, w którym rogu, tu czy tutaj, będzie link do filmu, jak poprawnie zrobić carbonarę. Bo Pascal o tyle, ile był dużo bliżej przepisu, zrobił techniczne błędy, ale dużo bliżej był samego przepisu niż on. Jaka kremowa jest ta nasza carbonara? Pięknie to wygląda. Widzicie? Bang. Jeżeli jest zbyt gęsta, widzę, możemy dodać jeszcze w ogóle odrobinkę wody tutaj do naszych jajek. O, ale zobaczcie, jaka fajna, kremowa. I to bez żadnej śmietany, bez niczego, bez mleka.
tylko na jajkach, na to jest suche. No i oczywiście to jest suche. Makaron bobie, widać, że to jest suche. Się makaron. Moi przodkowie płaczą, tak to jak to widzą. I ważne jest to, żeby tego nie podgrzewać, nie gotować, bo to wam się tu zetnie i będziecie mieli jajecznicę. To możemy już wydawać. Oczywiście jeszcze trochę pieprzu do tego. Pięknie. Trochę. Zobaczcie, jaka fajna, kremowa, oryginalna carbonara bez śmietany. Mhm. Z oryginalnością. No i za śmieszne pieniądze. Ma na bakier ta twoja carbonara, mój drogi. I w mniej niż 15 minut, bo tak naprawdę czekaliśmy tylko 8 minut na makaron. Tutaj te czary mary, które zrobiłem. Jakbyś dobrze zrobił i poprawnie technicznie te danie, to w 10 minutach byś się zmieścił. I żeby sobie zjeść fantastyczny makaron carbonara. Popatrzcie, to jest suche. Mi tutaj to widać, że ten makaron jest suchy. Zdjęcie na Instagrama już jest, na miniaturkę. Nie dodajemy nic zielonego, sobie... matko jedyna, co ty robisz? Słuchajcie, ja się z wami już żegnam, a wy piszcie na Instagramie oczywiście, co... Chłopie, oddaj fartucha. Mogę tyle powiedzieć. O tyle, ile Pascala Carbonara mogę ocenić na 3 minus, twoją mogę ocenić na, no, żeby nie być skąpym, na 1 z 5. Plus twoja zmyślona historia o wymyśleniu carbonary, no to co ja mam tu powiedzieć? Jak na tyle lubisz wymyślać historię, no to napisz książkę, a nie rób carbonarę. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to zachęcam do subskrypcji, wciśnięcia dzwoneczka, komentowania, lajkowania, udostępniania. A jak macie pomysł, kogo mógłbym następnego skrytykować, napiszcie w komentarzu. Jestem bardzo ciekaw. Życzę wam miłego dzionka, do usłyszonka. Cześć wszystkim!